Moja wymarzona rola? Bardzo chciałbym zagrać kiedyś Macbetha, ale to myślę, że tak za jakieś 10 lat dopiero. Gdybym mógł zagrać z dowolną polską aktorką na scenie, to? To byłaby to Krystyna Janda. Gdybym nie był aktorem, to byłbym? Pewnie byłbym informatykiem albo prawnikiem. Najbardziej szalona rzecz, jaką zrobiłem w życiu, to? Kąpałem się nago w oceanie w Nowej Zelandii na przykład. Nigdy nie wystąpiłbym w reklamie? Proszku do prania. No, jak widzę Zygmunta Heizera w reklamie Wiziru, to zawsze wzbudza to we mnie jakiś taki śmiech, no. Rzeczywiście bardzo szanuję pana Heizera, natomiast zawsze jakieś reklamy proszku do prania są jakieś takie obciachowe. Chciałbym nauczyć się? Chciałbym nauczyć się mówić po japońsku. Byłem w Japonii niedawno i pokochałem ten kraj. Uważam, że to jest nieprawdopodobna kultura i chciałbym ich zrozumieć, znaczy zrozumieć ich system komunikacji, więc japoński. Najtrudniejsze przy realizacji agenta było dla mnie? Jakieś takie sytuacje konfliktowe wynikające z tego, że niektórzy uczestnicy nie do końca rozumieli konwencję programu i nie rozumieli tego, że to jest gra i w związku z tym brali coś bardzo do siebie, no a nie powinni. Najczęściej kłamie, gdy? Gdy muszę. U nas, w moim zawodzie kłamanie jest czymś takim, jeżeli ktoś źle gra, to się mówi, że kłamie. No, to nie lubię, wtedy znaczy, że wykonuje źle swoją pracę. Ludzie nie wiedzą, że... Ludzie nie wiedzą, że świat jest piękny, dlatego są smutni. Czasami zbyt długo patrzą w dół, zamiast popatrzeć w górę na niebo i się uśmiechnąć.